Cześć! Dzisiaj teorię z poprzedniego odcinka sieci ekspertów przenosimy do sfery praktycznej. Na przykładzie tego pustego jeszcze magazynu pokażemy Wam, jak prawidłowo wdrożyć sieć bezprzewodową w tego typu obiekcie. Zadamy pytania, które już dobrze znacie, i bazując na odpowiedziach, zaproponujemy optymalne rozwiązania, które tutaj sprawdzą się najlepiej. Obiekt jest nowy, średnich rozmiarów i posiada kilka ciekawych cech, które wpływają na to, jak będzie wyglądał montaż. Wszystkich urządzeń i okablowania. W dzisiejszym odcinku zobaczycie przebieg procesu instalacji bezprzewodowego internetu w magazynie. Witam Was w sieci ekspertów. Zaczynamy. Przyjeżdżając po raz pierwszy do takiego obiektu, musimy o nim sporo wiedzieć. Mamy nawet wstępny projekt sieci, przygotowany w oparciu o plany magazynu oraz inne informacje przesłane przez inwestora. Plan sieci wymyśla się wcześniej i na papierze. A tak naprawdę to nie na papierze, tylko za pomocą specjalnych narzędzi komputerowych. Ale fakt jest taki, że powstaje niejako na sucho. Na tym etapie szacujemy już, ile urządzeń nam potrzeba oraz gdzie je rozmieścimy. Możemy także określić, jakie ilości kabli ethernetowych oraz światłowodu będą nam potrzebne. Ale ten projekt trzeba zweryfikować w trakcie wizji lokalnej. Ten magazyn jest jeszcze prawie pusty, co nie jest bez znaczenia dla ekspertów od sieci. Musimy zweryfikować, jak będzie wyglądało zagospodarowanie tej przestrzeni. Ważne jest także przyszłe rozmieszczenie regałów oraz to, jaki rodzaj towaru będzie na nich składowany. Nie musimy natomiast mierzyć propagacji sygnału. Wizja lokalna sprowadza się tu na przykład do określenia technologii konstrukcji ścian oraz zweryfikowania możliwości przejścia z kablem pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Musimy zadbać o to, aby zlokalizować wszystkie możliwe przeszkody oraz utrudnienia, które mogłyby wpłynąć na przebieg montażu oraz późniejsze działanie sieci. Dobrym przykładem są strefy przeciwpożarowe. Jeżeli występują w magazynie, a my chcemy w ich obrębie wykonywać np. jedną z tras kablowych, to musimy zweryfikować wymagania przeciwpożarowe związane z tą strefą. Możliwe, że poprawność wykonanych prac pod względem bezpieczeństwa będzie musiał potwierdzić inspektor bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkową kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, są tryskacze systemu przeciwpożarowego. Z wiadomych względów w ich miejscu nie możemy instalować access pointów. Biorąc pod uwagę, że w tym magazynie nie ma jeszcze regałów, musimy ustalić dokładnie jakie są plany właściciela obiektu wobec ich układu oraz co będzie na nich składowane. Rozmieszczenie regałów i towar mają bardzo duży wpływ na liczbę access pointów, których należy użyć, by sieć działała niezawodnie i gwarantowała bezpieczeństwo. Wyjaśnię to na przykładzie. Większość towarów zwykle nie stanowi przeszkody dla sygnału radiowego, na którym bazuje sieć bezprzewodowa, lub wpływa nań w niewielkim stopniu. Więc jeśli w tym magazynie na regałach będą składowane np. poduszki i pościel, które sygnał penetruje bez problemu, to wystarczy montaż punktu dostępowego co drugą alejkę. Natomiast, gdyby w magazynie składowane były tafle szkła, które są problematycznym towarem, bo tłumią sygnał radiowy, to nasze podejście do instalacji access pointów musi się zmienić. Zwyczajnie należy zainstalować po urządzeniu na każdą z alejek, by sygnał docierał wszędzie, gdzie go potrzebujemy. Rodzaj towaru wpływa na poziom skomplikowania sieci, a także na jej kosztowność. I z tego inwestor musi zdawać sobie sprawę, jeżeli chce, by wszystko działało niezawodnie. Zupełnie inaczej nasze działania w trakcie wizji lokalnej wyglądałyby, gdyby w magazynie były już regały. Mając do czynienia z zatowarowanym obiektem, musimy dokonać pomiarów mocy sygnału. Z użyciem zestawu pomiarowego, który składa się z access pointu oraz miernika sygnału, weryfikujemy zasięg. Punkt dostępu ustawiamy w wytypowane przez nas miejsce, a miernikiem sprawdzamy, czy regały i towar nie ograniczają zasięgu. Dobry sygnał ma wartość –80 dBm. Wartość graniczna, którą przyjęliśmy w IBCS-ie, oscyluje pomiędzy –72 a –70 dBm. Zakładamy nieco wyższy standard, aby uniknąć ewentualnych problemów z rwaniem sygnału. Magazyn, w którym znajduje się towar, Musi mieć przeprowadzoną analizę propagacji sygnału. Ale w przypadku naszego przykładowego magazynu tych testów wykonywać nie musimy. Trzeba natomiast sprawdzić jeszcze trasy kablowe, które są już w magazynie. Istotne jest na przykład, czy obiekt dysponuje już korytkami na przewody. Czasem wykorzystuje się korytka oświetleniowe albo istniejące korytka energetyczne lub sygnałowe do systemów przeciwpożarowych. Jeśli tego nie ma, lub z różnych względów nie możemy wykorzystać istniejącej infrastruktury, to musimy ją wykonać od podstaw, planując dokładnie przebieg okablowania. Z reguły robimy to w konsultacji z właścicielem obiektu. Na koniec wizji lokalnej jeszcze proza życia. Musimy dowiedzieć się, w jakich godzinach magazyn pracuje, aby zaplanować proces instalacji. Jeżeli magazyn w ciągu dnia jest oblegany i panuje tam ciągły ruch, musimy zaplanować instalację nocą lub po godzinach. Skoro wszystkie tajniki tego magazynu są już nam znane, a klient zaakceptował naszą wycenę, możemy przystąpić do instalacji oprzyrządowania i tworzenia tras kablowych. Normy, które dotyczą instalacji sieci kablowych z wykorzystaniem kabli Ethernet, mówią o tym, że odległość między punktami nie powinna być większa niż 100 metrów. My przyjmujemy wartość 90 metrów. Dzięki narzuceniu sobie bardziej rygorystycznych norm oraz użyciu ekranowanych kabli jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyko wystąpienia zakłóceń na przewodach praktycznie do zera. W przypadku takich standardowych magazynów cały proces może potrwać około tygodnia. Pójdzie szybciej, choćby dlatego, że tutaj korytka na kable są gotowe i możemy z nich skorzystać. Jedynym czynnikiem mogącym wydłużyć pracę jest konieczność dokonania inspekcji strefy przeciwpożarowej, w którą musimy ingerować podczas instalacji. To jest bardzo ważny etap, bo właściwe rozplanowanie i zamontowanie punktów dostępowych oraz przełączników jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania sieci oraz jej późniejszego utrzymania. Nowoczesne magazyny skonstruowane są tak, że dach w nich opiera się na takich kratownicach. Z reguły Access Pointy montuje się właśnie do tych elementów. Robimy to w taki sposób, żeby schować za nimi urządzenie. Ważne, by Access Pointy były instalowane poza zasięgiem wózków, tak by na przykład operator wrzucający paletę z towarem na regał nie uszkodził naszego urządzenia. Z tym chowaniem jednak nie możemy za bardzo przesadzać, bo istotna jest widoczność panelu urządzenia, a zwłaszcza diod informujących o jego stanie. Mając to na widoku, nie musimy dostawać się tam pod sufit, by sprawdzić, czy jeden punkt dostępowy działa poprawnie czy nie. To spore ułatwienie, zwłaszcza dla przyszłych użytkowników sieci. Do klienta przyjeżdżamy już ze skonfigurowanymi urządzeniami. Kiedy wszystkie access pointy zostaną rozlokowane, a switche znajdą swoje miejsce w szafach, to jedynym co pozostaje jest włączenie ich i weryfikacja działania. Siłę sygnału w całym magazynie sprawdzamy za pomocą specjalnego terminala. Możemy też zweryfikować poprawność działania punktów dostępu, patrząc na wskazania ich kontrolek. Jeżeli tam na górze nic nie świeci się na czerwono, w urządzeniu pomiarowym wszystko gra, to nasza praca jest skończona. Taki pusty magazyn nie jest wielkim wyzwaniem. Można powiedzieć, że to nasza rutynowa praca. Właściciel obiektu, który bierze na siebie inwestycję związaną z tworzeniem sieci bezprzewodowej, Musi jednak pamiętać, by przekazać ekspertom wszystkie informacje. Sieć, wykonana zgodnie ze sztuką, będzie działać, no chyba, że w planach operatora magazynu coś się zmieni: choćby wspomniana pościel zniknie z półek, a w jej miejsce wskoczy puszka albo szkło. W takiej sytuacji problemy z zasięgiem mogą wystąpić, bo to jest czysta fizyka, której oszukać się nie da, ale eksperci sieci potrafią sobie z takimi rzeczami poradzić. Kontakt do nas i inne ważne linki macie w opisie pod filmem. Do zobaczenia wkrótce.